czas przestanięcia, refleksji nad sensem życia. Okres Wielkiego Postu jest czasem takiego wezwania, czasem zatrzymania w szczególny sposób, szczególną okazją są wielkopostne rekolekcje. Pragniemy w tym czasie szczególnie słuchać Słowa Bożego. To wielka szansa dla nas, abyśmy uporządkowali naszą hierarchię wartości, odnaleźli sens właściwego pielgrzymowania na ziemi. Dobrze przeżyte rekolekcje prowadzą do nawrócenia. Proszę w tej mszy świętej o zdrowie dla Anny. Przeprośmy za nasze grzechy, warcie pokuty. Spójrzmy na nasze życie, prośmy Boga o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Zostali oddzieleni od siebie,
zawołał jednego z nich i powiedział do niego: zestarzałeś się w przewrotności, a teraz, jakie poprzednio popełniłeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych, a uwalniałeś winnych. Chociaż Pan powiedział: nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą? On zaś powiedział: pod mędyszkiem. Daniel odrzekł: dobrze, skłamałeś na swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozetrzeć na dwoje. Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: potomku kananejski, a nie ludzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, zaś one, bojąc się, obcowały z wami. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących ze sobą? On zaś powiedział: pod dębem. Wtedy Daniel powiedział do niego: dobrze, skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, którzy pokładają w nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa mojżeszowego. W dniu tym ocalono krew niewinną. Oto Słowo Boże. Thank you.
kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Na to Jezus im odpowiedział: strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w górę. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym owe dni. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ówczas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych wówczas zostanie skrócony. Oto słowo Pańskie. Dzieciom w Fatimie i te słowa się spełniły.
W historii świata zauważa się pewną prawidłowość. Za każdym razem, gdy zło, zgorszenia, wynaturzenie brały górę nad dobrem, zdrowym rozsądkiem i praworządnością, dochodziło do wojen lub katastrof. Wystarczy wspomnieć wybuch Wezuwiusza, który zniszczył kilka miast, w tym słynne Pompeje, które znane były w tym czasie z mnóstwa domów publicznych, w których normalnym zjawiskiem była pedofilia. Na skutek rozwiązłości, korupcji, rozpusty, bestialskich praktyk, takich jak mordowanie tysięcy niewinnych chrześcijan, upadło cesarstwo rzymskie, a wieczne miasto zrabowano i spalono. Do tej pory, jak ktoś był w Rzymie, to wie, że Rzym się nie odrodził po tych wszystkich klęskach. Nie minęło 100 lat od dwóch wielkich wojen światowych, kolejnych wielkich katastrof, w których życie stracili miliony ludzi. A już widać, że coś znów wisi w powietrzu. Coś niemałego i potwornego. Zło znów zaczyna panoszyć się po świecie i podnosić wysoko wędrę. Tak wysoko, jak nigdy wcześniej. To, co dzisiaj się robi dzieciom nienarodzonym, których każdego roku w aborcji jest zabijanych ponad 40 milionów, ze starszymi, niedołężnymi, poddawanymi eutanazji, uchwalanych praw dających przywileje homoseksualistom i zboczeńcom, a uderzających i wyśmiewających zdrowe, normalne rodziny, organizowane na oczach naszych dzieci parady gejów i lesbijek, nazywających zboczenie miłością, kobiet ubranych na czarno, domagających się wulgarnymi hasłami pełnej swobody do zabijania swoich nienarodzonych dzieci, internetu przesiąkniętego pornografią, do której każdy może mieć dostęp, gdzie i kiedy chce. To jednak nie wszystko. Najgorsze i najbardziej zatrważające jest to, jak wielu ludzi odchodzi dzisiaj od Boga, od Kościoła, porzuca swą wiarę, przestaje się modlić, spowiadać, przyjmować komunię świętą, czytać Słowo Boże. W samym tylko 2016 roku ponad 2300 zakonników i zakonnic odeszło ze swoich zgromadzeń. Po ślubach wieczystych, ja nie mówię o tych, którzy nie mają ślubów wieczystych, czyli nie są jeszcze związani z zakonem. Ja mówię o takich zakonnikach jak ja, które mają śluby wieczyste, do końca życia postanowiłem zostać w zakonie paulińskim. Ponad 2300 takich osób w zeszłym roku odeszło z takich zgromadzeń. A 250 stwierdziło, że w ogóle nie miało powołania. A poszło do zakonu i zostało księżmi, czy tam przyjęli śluby zakonu, złożyli śluby zakonu. To chyba coś mówi. Jeśli ktoś z was myśli, że nic się nie dzieje, że jest dobrze, że pomimo tych wszystkich okropieństw nic złego się nie stanie, to jest w wielkim błędzie. Mimo, że myślimy, czy mówimy o pokoju, to tak naprawdę siedzimy na bombie, która w każdej chwili może wybuchnąć. Patrzymy na dzisiejszą rzeczywistość podobnie jak uczniowie Jezusa patrzyli na świątynię jerozolimską. Zbudował ją król Herod Wielki, który kochał się w sztuce i uwielbiał luksus. Świątynia aż kipiała złotem wewnątrz, a na zewnątrz obłożona była białym, najczystszym marmurem sprowadzonym z zagranicznych kopalni. Wyobraźcie sobie jej piękno i majestat górujące nad Jerozolimą. Nic dziwnego, że uczniowie zachwyceni byli tym pięknem i myśleli, że na Jezusie też zrobiło to wrażenie, że pochwali tą budowę, że będzie zachwycony tymi murami, tymi pomieszczeniami. Tak się jednak nie stało. Jezus widział znacznie więcej niż tylko dostojne białe kamienie czy lśniące jasnością złota. Strzeżcie się, żeby was nikt nie zwiódł. Kolejne ostrzeżenie Jezusa skierowane do uczniów, bo z tego, co tu widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Jak bardzo te słowa musiały zszokować apostołów. Jak powiedziałem przed chwilą, nasze patrzenie na świat jest podobne do patrzenia apostołów na jerozolimską świątynię. Żyje się nam coraz lepiej, coraz więcej posiadamy, coraz bogatsze rzeczy kupujemy. Wypasione, najnowsze samochody jeżdżą po ulicach. Półki sklepowe uginają się od produktów takich, owakich. Ciągle wymyśla się nowe leki na to czy na tamto schorzenie. Domy stają się wyższe, piękniejsze, bogato dekorowane. Buduje się autostrady.
Słowem jest pięknie, jest dobrze, jest bogato. Jesteśmy z tego powodu dumni, zachwyceni tym wszystkim i przekonani, że tak będzie już zawsze. Że nikt i nic nie zburzy tego wypracowanego przez lata pokoju. Tym bardziej przecież, że NATO nas obroni, a wojska amerykańskie już stacjonują w Polsce. Jezus mówi, strzeż się, nie daj się zwieść, to tylko pozory. Uczniowie Jezusa myśleli, że świątynia jerozolimska będzie stać przez wieki. Jezus wiedział, że stanie się inaczej. Zaledwie kilkadziesiąt lat po jej ukończeniu, w 70 roku naszej ery, w niecałe 30 lat po śmierci Jezusa, do Jerozolimy wkroczyły wojska rzymskie, dokonując rzezi mieszkańców i burząc całkowicie świątynię, z której do dnia dzisiejszego pozostała tylko ściana płaczu, smutny relikt chwalebnej przeszłości. Świątynia dzisiejszej postępowej cywilizacji, którą tak się zachwycamy, chyli się ku upadkowi. Rozsadza ją demoralizacja, konsumpcja, rozwiązłość, upadek podstawowych ludzkich wartości, takich jak prawda, miłość, poszanowanie drugiego. Lecz żadne mury, nawet te najwyższe, nie pomogą, jeśli tu,
najpierw mur, który obroni to, co ma męce mniejszego, moją wiarę. Bo bez niej, nie mając Boga w sercu, jestem przegrany, stracony, martwy. Jezus mówi w Ewangelii, że gdy świątynia zacznie upadać, a miasto zostanie oblężone, uczniowie mają uciekać w góry. W 70 roku, gdy Rzymianie weszli do Jerozolimy i wyrżnęli prawie wszystkich mieszkańców, chrześcijan tam nie było. Przypomnieli sobie słowa Jezusa i uciekli w góry. Rzeczywiście uciekli. I schronili się w mieście Pereda, przez co uniknęli śmierci. Dziś, gdy rozpada się nasz świat, gdy widzimy Europę zgniłą na skutek degeneracji bogactwa, oblężoną przez ludzi z podznaku półksiężyca, którzy coraz bardziej krzyczą, domagając się swoich praw i wymuszając kolejne ustępstwa, nie możemy stać bezczynnie i podniecać się iluzją, że wszystko gra, bo na moim podwórku jest spokój. Musimy uciekać w góry, by tam ocalić nasze życie. Góra w Biblii to symbol obecności samego Boga. Syna i Choreb, Moria, Tabor, Golgota. To góry, które nawiedzała Boża obecność. Uciekać w góry znaczy uciekać się do Boga. Uciekać tu, do Kościoła. Uciekać do konfesjonału. Uciekać do ołtarza, do ciała Chrystusa. Uciekać do modlitwy. Po to, żeby ocalić swoje życie. Nie tyle to ziemskie życie, co wieczne. Swoje zbawienie, które jest ucieczką od grzechu i śmierci. Uciekaj, bracie i siostro, z tego grzesznego świata. Uciekaj każdego dnia i chroń się u Boga, by ten walący się świat nie zwalił się na ciebie i nie zabił twojej duszy, nie zabił twojej wiary, skazując na potępienie. Nie dawaj się zwodzić światowej gadalinie, która wmawia ci, że wszystko jest w porządku, że możesz robić, co chcesz, że da się żyć bez Boga, że Kościół to staromodna instytucja. Świata, który gardzi świętością, ścinając piłą motorową krzyż na scenie teatru, porównującym Matkę Bożą do kobiecej waginy, który mówi, że w imię tolerancji i wolności masz zgadzać się na wszystko, nawet najgorsze zło i świętokradztwo. Taki świat musi upaść, zgnić i rozłożyć się jak trup. Pytanie tylko, czy ty umrzesz razem z nim, czy zaufasz Jezusowi i schronisz się u niego. Przechowasz swoje życie w Jego sercu, otwartym dla Ciebie na krzyżu. Jest Wielki Post, czas pokuty i nawrócenia, czas odbudowy świątyni serca, by na nowo wprowadzić tam Boga. Tylko czy Ty widzisz w Twoim sercu ruinę, zgliszcza ponieważ grzechu? A może tak jak uczniowie Jezusa, żyjesz w iluzji, że jest okej, że nie ma problemu. Bo mam pieniądze, mam pracę, stanowisko, mam co zjeść, co wypić. Że nikt i nic mi nie zagraża, bo przecież nikogo nie zabiłem, nie okradłem. Nawet Radia Maryja słucham. Jest tak dobrze, że Jezus powinien mnie pochwalić. Tyle, że On mówi, strzeż się, uważaj. Od tego patrzenia na siebie będzie zależeć, czy Wielki Post zmieni Twoje życie. Czy spowiedź Wielkopostna będzie głęboką przemianą życia, czy tylko mizernym wypełnieniem kościelnego przykazania? Czy wielkopostne postanowienia motywacją do zmiany na lepsze, czy tylko zwykłym zaciśnięciem pasa, po to, by na Wielkanoc na nowo go sobie poluzować i wrócić do starych nawyków? Jezus mówi ci dzisiaj, że tym, co cię ocali, jest twoja wytrwałość. Wytrwałość, która jest wychodzeniem z iluzji o łatwym, spokojnym i bezproblemowym życiu. I zmaganiem się o dobro i miłość w naszej codzienności. Nie tylko w okresie Wielkiego Postu, lecz każdego dnia. Świat się sypie. Europa się sypie. Padają sztuczne, oparte na pieniądzu umowy i przymierza polityczne. My jednak możemy pozostać mocni i spójni mocą przymierza z Bogiem. Przymierza trwałego i wiecznego, przypieczętowanego mocą krwi Chrystusa na krzyżu. Życzę wam z całego serca, bracia i siostry, byście każdego dnia mieli oczy utkwione w Jezusa i serce zjednoczone z Nim, a nie zatopione w ułudzie tego przemijającego świata. Amen.
Panu Bogu, bogatemu w miłosierdzie, przedstawmy z ufnością nasze dzisiejsze intencje. Ojcze, wspieraj Kościół we trwałym głoszeniu narodom Twojej miłości miłosiernej. Ciebie prosimy. Ojcze, błogosław spowiednikom i posłuchaj też ich mądrością, cierpliwością i roztropnością. Ciebie prosimy. Ojcze, sprawa by osoby cieszące się autorytetem moralnym nigdy nie nadużywały społecznego zaufania. Ciebie prosimy. Ojcze, wspieraj wysiłki tych, którzy w trosce o godność człowieka walczą z nędzą, prostytucją i handlem ludźmi. Ciebie prosimy. Ojcze, obdarz łaską zdrowia Annę. Ciebie prosimy. Ojcze, kształtuj nasze myśli i sumienia, byśmy nie osądzali innych, ale kierowali się chrześcijańskim miłosierdziem. Ciebie prosimy. Najłaskawszy Ojcze, Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należy wcale. Bądź pochwalony przez wszystkie wieki wieków. Thank you.
Podobnie powiedza życiu wielu. I ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Thank you.
błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
zmartwychwstania Pana Jezusa. Panie z Wami, niech Was błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.